Cześć! Witaj na kanale Luminis Oświetlenie. Nazywam się Konrad. W dzisiejszym odcinku rozpakuję dla Ciebie lampę Rocamar. Jest to lampa wisząca austriackiego producenta Eglo. Pokażę Ci, z czego ona się składa oraz na końcu pokażę Ci, gdzie możesz ją zastosować. Także pamiętaj o tym, żeby zasubskrybować kanał oraz dać łapkę w górę. No to chodźcie, do dzieła. No to co, zapinamy pasy i startujemy. Lampka Rocamar Eglo, tutaj widzimy, jak zapakowana jest w środku. Oczywiście lampa jest zabezpieczona kartonem. Tutaj widzimy zabezpieczone folią bąbelkową mocowanie samego klosza. Jak widać, bardzo ładnie wygląda i super się prezentuje tą miedź, którą tutaj widzicie. Tutaj mamy mocowanie sufitowe, też bardzo fajnie, jest dokładnie w identycznym kolorze, więc to jest duży, wielki plus dla producenta Eglo za to, że tak fajnie pod sufitka, jak i mocowanie lampy samego klosza wygląda. Tutaj dalej w pudełku znajduje się oczywiście instrukcja obsługi. Tam dobrze zwrócić uwagę na to, jak to się dokładnie składa, ponieważ lampa Rocamar składa się z klosza zewnętrznego szklanego oraz wewnętrznego klosza metalowego. Tutaj dokładnie macie rozrysowane podłączenie, co i jak to wszystko zamontować, jak to wszystko złożyć. Dalej w środku w pudełku zaraz zerkniemy, jest klosz bardzo dobrze zabezpieczony w takim kartonie. Po otwarciu kartonu zaraz zobaczycie, co znajduje się w środku, jak jest zabezpieczone. Lampy Rocamar dodatkowo występują w innych wersjach, to znaczy w wersji wiszącej, potrójnej oraz w wersji pięciopunktowej, jak tutaj na rysunku widać. Po otwarciu pudełka, jak jest zabezpieczone, klosz jest zabezpieczony styropianem. Dodatkowo wewnątrz jeszcze klosz sam szklany jest opatulony w folię bąbelkową, co dodatkowo zabezpiecza klosz przed upadkiem, czy ogólnie karton podczas transportu. Po zdjęciu tej pierwszej warstwy styropianu, jak widzicie, zauważamy klosz szklany, który jest na zewnątrz. Bardzo dobrze to wszystko jest zapakowane. Tutaj widać, że jest jeszcze taka przekładka też styropianowa między jedną a drugą częścią klosza, między szkłem a metalem. Szkło, jak widać, bardzo dobrze wykończone. Też tutaj duży plus dla producenta, bo naprawdę bardzo ładnie zrobione. Nie widać żadnych bąbelków wewnątrz. Także przy takiej cenie i przy tym produkcie jest naprawdę wszystko tak fajnie, dobrze dopracowane. Tutaj klosz, po otwarciu klosza, wyciągnięciu go z folii dokładnie metalowego, też widać, że wszystko jest dopracowane i ładnie wygląda, także wszystko się prezentuje. Dokładnie identyczny rodzaj metalu, identyczny kolor, barwa, bo to jest bardzo ważne, żeby to wszystko ze sobą współgrało, wszystko ze sobą do siebie pasowało. Tutaj, tak jak widać na załączonym obrazku, macie jeszcze dokładnie kolor chromowany, także możecie sobie zobaczyć też w kolorze chrom, jak się dana prezentuje. Ważne jest jeszcze to, że lampa w kolorze chromowanym posiada kabel przeźroczysty, natomiast lampa w kolorze miedzianym ma przewód w kolorze czarnym. To też czarny jednak bardzo ładnie się komponuje z miedzią. Lampę wiszącą Rocamar możesz zastosować w takich miejscach jak jadalnia, nad stołem, nad wyspą w kuchni, ale równie dobrze pasować będzie do sypialni nad stolikami nocnymi, nakastnikami, albo do łazienki przy lustrze.